Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi w horoskopie na 2023 rok. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi mili, że horoskop, który dla was tutaj przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz patrzymy. Zodiakalna waga i karta na 2023 rok. Jedna karta Tarota z Wielkich Arkan, która opisze energię i najważniejsze wydarzenia tego nowego roku dla zodiakalnych wag. Patrzymy. Waga. I 2023 rok. Jest to rok siódemki, także siódma karta od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Karta dla wag. Zobaczmy, moje drogie wagi, cóż tutaj dla was los szykuje. No pięknie. Akurat zodiakalna waga będzie bardzo szczęśliwa, ponieważ jest tutaj karta Królowej Oceanu. Moje drogie wagi, bardzo dobry rok pod względem samorozwoju. Bardzo dobry rok dla kobiet, które chcą wreszcie poczuć się takimi prawdziwymi kobietami z krwi i kości. I dla tych, które chcą, aby ta kobiecość została doceniona u płci przeciwnej. Z tego, co ja tutaj widzę, bardzo dobry i bardzo rozwojowy rok. Jeżeli wcześniej pracowaliście, to w tym roku na pewno zbierzecie owoce i plony swojej ciężkiej pracy. Mam pokazaną tutaj obfitość, którą omówię w dalszej części horoskopu w poszczególnych sferach życia. Ale taka dość ważna informacja, co dla niektórych wag, które chciałyby poszerzać swoją rodzinę, jak najbardziej. Karta cesarzowej mówi nam tutaj o możliwości zajściu w ciążę, bądź też o ogólnym powiększeniu rodziny. Jeżeli na przykład nie chcesz dzieci lub już nie jesteś w tym wieku, aby mieć dziecko, to twoja rodzina może się poszerzyć na przykład o wnuki albo o jakąś nową synową, kto wie. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, osoby szukające pracy, jak najbardziej znajdziecie tutaj nową pracę. Praca będzie związana z branżą kobiecą, czyli może to być na przykład praca związana z odzieżą, z jakimś salonem piękności, z wszystkim tym, co kojarzy wam się z pięknem, z kobiecością i jest takimi typowymi, stereotypowymi zawodami kobiecymi. Jeżeli jesteś osobą pracującą, to nadal będziesz pracować. Masz tutaj szansę na awans oraz na podwyżkę. Również mam pokazane to, że powinieneś zostać doceniony w swojej pracy. Będzie bezpiecznie, będzie stabilnie i nadal będziesz tam pracować. Jeżeli chodzi o finanse, no to jednym słowem można opisać je tutaj jako obfitość. Także pieniędzy wam nie będzie brakowało. Będziecie mogły pozwolić sobie na różne przyjemności. Również te związane z upiększeniem samych siebie. Jeżeli chodzi o miłość, to osoby szukające związku, które są samotnymi wagami, jak najbardziej macie szansę znaleźć tutaj miłość swojego życia. Będziecie na pewno z tą osobą bardzo szczęśliwi. Osoba bardzo atrakcyjna, ale też osoba dobra i opiekuńcza. Macie szansę kogoś takiego poznać, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, wasz związek niczym kwiat będzie tutaj rozkwitał i będzie się rozwijał. Tak jak wspomniałem już wcześniej, jest tutaj możliwość powiększenia rodziny, także na to też możesz być przygotowana, przygotowany, jeżeli chcesz oczywiście, a jeżeli nie, to musisz uważać. Bardzo dobry czas, polepszenie waszych relacji, polepszenie waszego związku i możliwość jego dalszego rozwoju. Nadal będziecie razem. Moje drogie wagi, jeżeli chodzi o zdrowie dla was na ten rok, to mam tutaj pokazane, że panie powinny zwrócić uwagę na sprawy kobiece. A ogólnie wszyscy powinni zwrócić uwagę na jakieś problemy dermatologiczne związane ze skórą.
Ślicznie Wam, moje drogie wagi, dziękuję za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby się Wam dobrze wiodło w nowym roku. I jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany taką prywatną, indywidualną kartą z opisem szczegółowym tego roku, no to jest taka usługa w mojej ofercie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i udanego roku. Trzymajcie się, pa!